No dzień dobry chłopcy i stare panny, z tej strony Wogan. Wiecie, cwaniaczka i internetowego kozaka może nauczyć pokory tylko matka i Sebek z Mokotowa. Jednakże dzisiejszy jegomość najwidoczniej nie spotkał w swoim życiu ani jednego, ani drugiego. Mowa jest o Kawiaku. Kawiak, Kawiaku, jak zwał, tak zwał. Jest to chłopina, który aktualnie zajmuje się głównie streamowaniem i to streamowaniem IRL. Czyli łazi po mieście, szlaja się najczęściej późnym wieczorem, może nawet i nocą, po różnych miastach i uwaga, uwaga, jego content opiera się głównie na robieniu chlewu i zaczepianiu ludzi. Jednakże spytacie się, w jaki sposób zaczepia on ludzi. Ano! Znajduje sobie jakąś randomową grupkę ludzi, którzy zajmują się swoimi sprawami, albo wracają z imprezy, albo właśnie na nią idą i przykleja się i próbuje się w jakiś idiotyczny sposób mizgać do nich. Wiecie, typowe zachowanie pod streama. Nie z jakiejś tam życzliwości czy coś, po prostu żeby był dym. Jednakże nasz jegomość idzie o krok dalej, bo tak jak inni streamerzy, na przykład z Twitcha, robią chlew we własnym zakresie, tak Kawiaku to jest zupełnie inny poziom, ponieważ, uwaga, uwaga, chłop ewidentnie szuka zaczepki. Jednakże szuka jej w taki sposób, aby mieć pretekst, aby drugą osobę no de facto napaść, ok? Ale w jaki sposób napaść? Otóż mamy jedno z cudownych nagrań z jego udziałem z Wrocławia, tak? No może razem obejrzyjmy to dzieło. Siema. Pozdro. My się znamy w ogóle? Nie. A co? Po chuj do mnie mówisz, siema? No nie wiem. To weź się zabijaj lepiej na tej. Bo chciałem jakiś towar kupić. Towar to sam możesz kupić kurwa od policjanta na pasażu, ty. Dobra, to jadę. To spierdalaj lepiej stąd. No dobra. To już. No jadę. To już. A ja co jak nie? Co? Co? Dobra, spierdalam, dobra, spierdalam. To pójdź się krujesz. Zluzuj kurwa. Co ty Zluzuj. Szukasz kurwa? Co za dymy? To? Nie, to ty szukasz za dymy. Ty szukasz za dymy? Czekaj. Nie, ja ci mogę pokazać, nie? Kurwa, zbiorę z kamerą, kurwa. Szukasz z kamerą, kurwa, za dymą? Nie, dobra, spierdalaj, idź. Idź, spierdalaj, 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 idź. Co? Spierdalaj. No, no i co? Kurwo jebana. I teraz spierdalaj stąd. No, trzeba przyznać, że te brutalne gry komputerowe naprawdę niszczą obecną młodzież. Ale tak całkiem serio, pojawiły się pewne głosy, że ej, przecież chłop de facto sam zaczynał świrować, tam zachowywał się w jakiś sposób agresywnie, a przecież Kawiaku tylko i wyłącznie do niego powiedział siema. Tak, takie głosy były mimo wszystko. Jednakże ja personalnie najprawdopodobniej zachowałbym się dosłownie tak samo. No wyobraźcie sobie, zajmujecie się swoimi sprawami, idziecie na miasto, nie wiem, do znajomych albo wracacie do domu, zaczepia was jakiś randomowy koleś, którego kompletnie nie znacie, tak? Na początku macie go gdzieś, tak? Ale później wypala do was z tekstem, że ej, mordo, chciałem jakiś towar od ciebie kupić. Wiesz, wyglądasz jak taki totalny społeczniak, więc może coś mi odpalisz. No mniej więcej jest taka sugestia mimo wszystko. No i oczywiście nasz chłopina, nasz Sebek w dresiku się troszkę zdenerwował, troszkę bardzo. No i prawdopodobnie też był podpity. No a jak doskonale wiemy, jeśli wchodzą promile, no to język jest bardziej rozwiązły, jak związki. Także no nie dziwota, że zareagował tak, a nie inaczej. Jednakże jeśli myślicie, że Kawiaku, czy Kawiak, będę mówił po prostu Kawiak, zrobił taką sytuację tylko raz, a poza tym, ej, było zagrożenie, poczuł się zagrożony, więc użył gazu,
W końcu miał do czynienia z dosyć niebezpiecznym chłopem, dosyć agresywnym, kij z tym, że akurat sam de facto sprowokował chłopa, ale dobra, okej, dobra. Może drugi przykład będzie bardziej przejrzysty. Ej, mam pytanko, chodź tu. To jest twój kolega? Bo to mój kolega, ej! To mój kolega, zostaw go. Zostaw go. Policja już jedzie. Zostaw go, kurwa. Co? Wyjeba ci? Ale wypierdalaj. No co, kurwa? Zostaw go, kurwa. Zostawcie go, kurwa. Dawaj, ja startuję. Zostawcie go, kurwa. Żuda, kurwa. Bezdomnego będą, kurwa, ciągnąć, kurwa. Pojebało was? Mam 5 gazów, kurwa. Po kolei mam 5 na każdego, kurwa. Zostawcie go. A to twój kolega? Mój brat. Chcesz mi zajebać? Nie, to jest kurwa bezdomny, a ty go podniosłeś, kurwa. To jest mój brat. Co, tak? Nagrywasz? Jesteś pewny, kurwa? No. Nazwisko jego, ja go znam. Tak, znasz go. Znam, to mój kurwa sąsiad. Co? Mój sąsiad. Tak, sąsiad, weź się uspokój. To kurwa się uspokój ty. Ty się uspokój. Taki kurwa kodek związek? To chodź. O kurwa, duszy się. Nie no, bohater na miarę filmów Marvela. I zobaczcie, ponownie. Koleś podchodzi do randomowych gości, którzy zajmują się swoimi sprawami. No i prawdopodobnie ciągną swojego pijanego kolegę, żeby zawieźć go do domu. Okej? Jeden z nich jest najprawdopodobniej bratem tego pijanego. Więc wystawia się do kawiaka, żeby wytłumaczyć, że ej, to nie jest żaden bezdomny, to nie jest żaden twój znajomy, to jest mój brat i łaskawie odwal się, tak? Na tym nagraniu jeszcze ewidentnie widać, że kawiak jeszcze przez jakiś czas za nimi łazi. Oni go próbują ignorować, ale w pewnym momencie no żyłka pęka i czas zwrócić uwagę. Natomiast najbardziej mistyczny moment jest taki, jak ten koleś z tej grupki się odwraca, już chce wracać do swoich ludzi, a kawiak jak ostatnia pitch psika na niego gazem. Mimo tego, że nie było właściwie żadnego zagrożenia. Ale poczekajcie, to jeszcze nie koniec, bo mamy jeszcze dwa nagrania. Tam cię szukają. To jeszcze znajdę, kurwa. Jak cię tu będę obserwował. Co zrobisz? Mam przyznać telefon? Tak. Wypierdalasz tą kamerą? Daj telefon. Masz pozwolenie, kurwa? Daj, kurwa, wypierdalasz stąd? Daj telefon. Wypierdalaj, bo ci rozjebę telefon. Ty kurwa jebana. Dostał mordę gazem. Dostał pizdę gazem. Pierdalam stąd. Nie no, mordo, prawdziwy gangsta paradise, okej? Okay? Fakt, chłop zrobił źle, bo zabrał mu telefon. Jednakże ponownie, późna godzina, najprawdopodobniej ludzie wracają z imprez albo idą na imprezy. I jakiś melepeta zawraca im gitarę. Łazi z kamerą i ich filmuje bez ich zgody. No trudno sobie wyobrazić, że będziesz w takiej sytuacji trzymał nerwy na wodzy, okej? Okay? Chłop zabrał telefon, wychowawczo mu wytłumaczył, że ma stąd iść, nie filmować ich, oddał mu w końcu ten telefon i wrócił do swojej grupy. A co nasz bohater z wyprzedaży zrobił? Do chłopa, który stał do niego tyłem, zajął się swoimi sprawami, gadał ze swoimi znajomymi, podbiega do niego i psika mu gazem. Mimo tego, że nie było żadnych przesłanek, które miałyby sugerować, że jest on jakkolwiek w niebezpieczeństwie, okej? I to jest to, o czym mówiłem na samym początku. Ten mały szczon szuka tylko i wyłącznie zaczepki. On szuka tylko i wyłącznie pretekstu, aby użyć tego gazu pod swój śmieszny streamek. Okej? Ale jeśli naprawdę gdziekolwiek w komentarzach czy gdzie indziej pojawią się osoby broniące go
i będą robić największe fikoły, jakie tylko można zrobić, to jest jeszcze jedno nagranie, którego nie da się w żaden sposób wybronić. Ja akurat nie mogę wam go pokazać, ponieważ YouTube wziął go, usunął, ok? Jednakże możecie znaleźć go na Twitterze tego całego kawiaczka. Więc tak, na nagraniu widać, jak kawiaku ponownie przykleił się do jakichś randomowych ludzi. W tym przypadku dwóch młodych łebków z Ukrainy. Ok? Nagranie trwa dosłownie 54 sekundy. Fabuła jest następująca. Dwóch gości, którzy są totalnie napruci, idą na miasto, bo mają gastrofazę. Normalna rzecz. Natomiast kawiaku wali jakimiś idiotycznymi tekstami, że a może na jakieś panienki, może jakieś małolatki, to nie chciałbyś jakiejś piętnastki? No, a on nie chciałbyś. Na co jeden z tych Ukraińców mówi, nie, ja jestem głodny, idziemy do Carrefoura sobie coś zjeść. No to co nasz patus w tym momencie robi? Rzuca w nich butelką i każe im wypierdalać. Tego nie da się w żaden sposób wybronić, ok? Ale wiecie, co jest najzabawniejsze w tej całej sytuacji? W ogóle, nawet nie w sytuacji, a w zachowaniu tego całego kawiaka, ponieważ możemy znaleźć na przykład taki cudowny opis jego wspaniałego filmu odnośnie tego pierwszego nagrania z Wrocławia. Sytuacje na nagraniu są udawane, osoby biorące udział to aktorzy. Sytuacje mogą być odbierane kontrowersyjnie, ale zapewniam, że jest to udawane i nikomu nie stała się krzywda. Gdzie na innym nagraniu jest napisane, sytuacje na nagraniu są udawane, osoby biorące udział to aktorzy. Nasz młodociany patus chyba zapomniał, że takie formułki w opisie nic nie dają. Wiecie, to jest mniej więcej ten poziom na zasadzie film został stworzony w celach humorystycznych, nie powinien być brany na poważnie, tak? I w jakiś dziwny sposób ma to uchronić ludzi przed pozwami albo przed odpowiedzialnością karną. No nie? Bardzo mi przykro, kawiak, ale to tak nie działa. Też mnie zastanawia, dlaczego chłopina jeszcze za takie zachowanie nie dostał w dziurę. Ale prawda jest taka, że jeżeli on startuje do ludzi zazwyczaj pijanych i psika ich z partyzanta, okej? Gdzie ci ludzie kompletnie się nie spodziewają, że zaraz będą poczęstowani taką dawką kapsaicyny, no to nie dziwne, że wtedy nagle wszyscy schodzą mu z drogi i nikt nie chce mieć z nim nic do czynienia i wracają do swoich spraw, a kawiak wychodzi na tego wspaniałego alfę, który potrafi wszystkich poskładać. No, bo w momencie, gdyby nie miał tego gazu, no to, moi drodzy, spójrzcie na te wspaniałe umiejętności fajterskie. Znaczy, ja wiem, że nieładnie tak się śmiać z niepełnosprawnych, ale powiem tak, w jakiejkolwiek normalnej walce 1v1 najprawdopodobniej chłopina zrobiłby sobie więcej krzywdy, waląc kogoś w mordę, niż przyjmując jakikolwiek cios, okej? Okay? No, o takim właśnie baby gangsterze w ogóle mówimy. Jednakże, moi drodzy, na tym się impreza nie kończy. Naprawdę, na tym się nie kończy impreza, ponieważ mamy jeszcze jego wspaniałe shortsy, gdzie także zgrywa super, mega, ultra prawilniaka. Po pierwsze, chłop chwali się sztucznymi pieniążkami, najprawdopodobniej sobie je wziął i wydrukował, ewentualnie jakiś pitos z Monopoly,
Okej, okay. To po pierwsze, a po drugie, typ założył na swój szkaradny ryj gacie i udaje gangstera. Naprawdę, zobaczcie, jaki to jest absurd. Niby taki super kozak, niby taki bogacz, a nie stać go na apaszkę, na jakąś chustę, na jakąś kominiarkę. Nie, on ma pieniądze, ty ich nie masz, zamknij się, ale za to nie stać go na kominiarę, dlatego założy gacie. O Jezus Maria. To jest niebywałe. To jest niesamowite. Skąd się ci ludzie biorą? Albo inny short z serii Gangsta Police, okej? Okay? Nawet tego nie trzeba komentować. Spójrzcie na to sami. Naprawdę, to nagranie absolutnie nie potrzebuje żadnego komentarza, okej? Okay? Widzicie, nawet nie z kim, a z czym mamy tutaj do czynienia, okej? Okay? Okej? Okay? No, dobrze. Jednakże, trzeci shorts, który chciałem wam już pokazać, jest to nagranie, które już nie jest takie zabawne, okej? Okay? Jak dobrze wiecie, jest problem z tymi wszystkimi streamerami, którzy streamują albo nagrywają podczas jazdy, nie skupiają się w ogóle na drodze i pajacują, okej? Okay? No to mamy tutaj dosłownie to samo. Chłop nagrywa sobie shortsa, jadąc motorem, okej? Okay? Już pomijając kwestię, jakby jemu coś się stało, bo by się tam wywalił czy coś. Ale on takim zachowaniem może przykładowo zrobić komuś innemu krzywdę. Możemy się śmiać z tego gościa, oczywiście, że powinniśmy się śmiać z tego gościa, jednakże na tle wszystkich innych patusów, które do tej pory omawiałem, ten jest wyjątkowy, ponieważ on bierze czynny udział w krzywdzeniu ludzi. On realnie robi im krzywdę, bo nikt mi nie wmówi, że psikanie ludzi z partyzanta gazem nie jest robieniem krzywdy. Tutaj mamy realnie gościa, który wychodzi na miasto i poluje sobie na ludzi dla kontentu. A tałataństwo, które nazywa się jego widownią, to ogląda. W tym momencie każdy z was, jeżeli chodzicie po nocach po mieście, chodzicie na imprezy, to miejcie na uwadze, że takich kawiaków może być całkiem sporo. Uważajcie na siebie i bądźcie w gotowości mimo wszystko. Bo nigdy nie wiecie, kiedy traficie na takiego przychlasta jak tutaj. Szczerze, to piękna para byłaby z niego i z Queen of the Black. No nie? Pasują do siebie. No dobra. To wszystko na dzisiaj. Ja się zawijam. Trzymajcie się.